Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Ochrona Przyrody, Turystyka i Edukacja w Lesie. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Ocena przydatności leśnej szaty roślinnej dla celów turystyki metodą IBL polega na określeniu cech umożliwiających jej użytkowanie i zagospodarowanie bez szkód dla środowiska przyrodniczego. Szata roślinna jest jednym z głównych elementów decydujących o walorach rekreacyjno-turystycznych. Istotne jest zarówno jej występowanie, jak również rodzaj i stopień pokrycia. O typie siedliskowym lasu decydują żyzność gleby oraz jej uwilgotnienie. Oba te czynniki pozwalają na wyróżnienie podstawowych grup siedlisk leśnych, które są podstawą do oceny przydatności lasów dla rekreacji. W tabeli uszeregowano przydatność lasów dla rekreacji w zależności od typu siedliskowego lasu. Drugim równie ważnym czynnikiem decydującym o przydatności rekreacyjnej lasów jest wiek drzewostanu. Im drzewostan jest starszy, tym większa jest jego atrakcyjność turystyczna. Wraz z wiekiem zwarcie lasu maleje i wzrasta jego dostępność dla turystów. Pojawiają się luki i polany, a drzewostan staje się bardziej przejrzysty i jaśniejszy. Połączenie siedliskowego typu lasu oraz wieku drzewostanu dało podstawy do wyróżnienia stopni przydatności lasów do rekreacji i turystyki. Przyjęto założenie, że im drzewostan jest starszy i im żyźniejszym siedliskiem dysponuje, tym lepiej poradzi sobie z antropopresją, a co za tym idzie, tym lepiej nadaje się do celów turystycznych i rekreacyjnych. Przydatność drzewostanów do celów rekreacyjnych ocenia się według następujących stopni: 4. Lasy o bardzo dużej przydatności dla celów rekreacyjnych i turystycznych. 3. Lasy o dużej przydatności. 2. Lasy o średniej przydatności. 1. Lasy o małej przydatności. 0. Lasy nieprzydatne. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.